Kontrowersyjna promocja Xiaomi, duży problem z przeglądarką Chrome na Androidzie oraz Facebook, który chce wejść w branżę gier. To wszystko jeszcze więcej w 233 odcinku Video Newsa. Michał Mielnik, zapraszam. Uwaga, uwaga! Jeśli intensywnie korzystacie z przeglądarki Google Chrome na Androidzie, to zaktualizujcie ją do najnowszej wersji. W innym przypadku możecie nie znaleźć swoich plików. W wersji 79 przeglądarki Google Chrome zmieniono miejsce, gdzie przechowywane są dane przeglądarki. Na te zmiany nie były gotowe aplikacje, które korzystają z usług Chrome. Te wykorzystują interfejs programistyczny WebView, by wyświetlać część treści. Po zmianie lokalizacji plików HTML dane miały zostać usuwane z urządzeń. Programy nie były w stanie znaleźć miejsca, gdzie zbierane były pliki, więc użytkownicy mogli mieć wrażenie, że dane zniknęły. Jak tłumaczy Google, tak się jednak nie stało. W związku z błędem aplikacje uruchamiały się od zera, podobnie jak zaraz po instalacji. Jednak dane nie znikały, a były jedynie ukryte przed użytkownikami. Firma wypuściła łatkę do wersji 79, która jest już dostępna w sklepie Play. Dodatkowo Chrome w tej wersji zyskuje możliwość informowania, czy nasze hasła są bezpieczne na witrynach, do których się logujemy. Wielka promocja czy wielki dramat? Promocja Xiaomi, która wywołała spore zamieszanie w polskim internecie, już za nami i sprawdzamy, jak tak naprawdę to wszystko się skończyło. Xiaomi postanowiło hucznie otworzyć sklep Mi Store w Galerii Mokotów. Na obecnych w Warszawie 14 grudnia czekały spore promocje, a najdroższe urządzenia kosztowały 499 zł, najtańszy Mi Band 9 zł. Nie podano liczby dostępnych urządzeń, więc chętni nie byli w stanie ocenić możliwości kupna. Przyczyniło się to do ogromnego szturmu klientów, któremu nie zapobiegła nawet zwiększona liczba pracowników oraz ochroniarzy. Sklep otwarto wcześniej niż planowano o 8:40, jednak trzeba było go zamknąć, ale zanim go zamknięto, firma sprzedała produkty 143 osobom. Resztę planowano sprzedać na stronie mi.home.pl i promocję zaplanowano na środę od godziny 14:00. Jednak i tu pojawiły się trudności. W związku z ogromnym ruchem na stronie internetowej serwery nie wytrzymywały obciążenia. Nielicznym udało się kupić produkty w promocyjnych cenach, ale większość klientów w ogóle nie była w stanie wejść na stronę internetową. Rok 2020 nie obędzie się bez smartfonów Huawei, a te pojawią się już w marcu tego roku. No i mamy już trochę więcej informacji na temat tego, co zaoferuje seria P40. W marcu zostaną pokazane dwa nowe modele Huawei, P40 oraz P40 Pro. W środku znajdziemy procesor Kirin 990 oraz 8 GB RAMu. Na resztę detali musimy poczekać, chyba że chodzi o te dotyczące wyglądu. Na renderach, które opublikowało 91 Mobile, widzimy nowy kształt wyspy na aparaty. Dodatkowo w telefonie znajdziemy nietypowe szkło, które posiada wcięcia na rogach. Braki uzupełnia metalowa ramka, która ma zapewnić większą trwałość i odporność na upadki. A w wywiadzie dla Frandroid Richard Yu ujawnił, że na targach MWC w Barcelonie pojawi się ulepszona wersja Huawei Mate X. Zaoferuje mocniejszą powłokę ekranu oraz nowe zgięcie. Z kolei starsza edycja pojawi się w Europie w pierwszym kwartale przyszłego roku. Cena nie będzie szczególnie atrakcyjna, biorąc pod uwagę, że chińska odsłona kosztowała $2499. Wielkie firmy technologiczne potrafią czasem dogadać się ze sobą i przykładem tego jest sytuacja, w której rozwiązania smart home staną się bardziej inteligentne i łatwiej będą się ze sobą łączyć. Rozwój wspólnego standardu smart home jest w fazie wczesnego projektu, który nazwano Connected Home over IP. Współpraca Apple, Google, Amazona oraz Zigbee Alliance ma pomóc w rozwoju tego rozwiązania, a ta ostatnia grupa jest o tyle ciekawa, bowiem odpowiada za produkty m.in. IKEA, Samsung SmartThings, Signify czy Somfy. Nowy standard ma być otwarty i pozwolić na zwiększenie kompatybilności sprzętów z domami. Takie rozwiązanie miałoby być oparte o Internet Protocol, czyli IP. To pozwoli na większą elastyczność i implementację większej liczby protokołów obsługujących transfer plików. Rozwój otwartego standardu potrwa kilka lat i na początku skupi się on na wdrożeniu wspólnej drogi komunikacji przez Wi-Fi, a później przez Bluetooth i sieci komórkowe. Jednocześnie nie dojdzie do standaryzacji interfejsów, więc nadal każde urządzenie będzie miało własną tożsamość. W Stanach Zjednoczonych właśnie ważą się losy prywatnej komunikacji i choć oczywiście mówimy tylko o rynku Ameryki, to jednak może się okazać, że zmiany, które zostaną tam wdrożone, będą wpływały na to, jak największe portale i firmy technologiczne wyglądają na całym świecie. Przedstawiciele Apple oraz Facebooka stawili się przed amerykańskim senatem na przesłuchaniu dotyczącym prywatności. Konkretnie chodzi o osiągnięcie zgody co do kwestii udostępnienia danych policji i innym służbom rządowym. W tym celu w każdym oprogramowaniu miałyby powstać tak zwane tylne drzwi, czyli backdoor, który pozwoliłby na wykorzystanie danych użytkowników. Wybór firm na przesłuchanie także jest nieprzypadkowy. Apple oraz Facebook planują wdrożyć pełne zaszyfrowanie rozmów tak, by nikt poza użytkownikami nie miał dostępu do treści wiadomości. Facebook nie chce dopuścić do stworzenia
otworzenia tylnej furtki, by nie zwiększać ryzyka ataku hakerskiego. Apple z kolei w 2015 roku nie chciało dać FBI dostępu do danych z telefonu zamachowca z ataku w San Bernardino. Podczas czwartkowego przesłuchania firmy nie ustąpiły ze swojego stanowiska i nie zezwolą na stworzenie opcji wejścia do naszych urządzeń. Zostańmy jeszcze na moment przy Facebooku, aby powiedzieć o gamingowej przyszłości giganta. Facebook przymierza się do rozwoju swoich usług growych, w związku z tym dokonał on przejęcia hiszpańskiego startupu PlayGiga. O przejęciu poinformowała hiszpańska gazeta Cinco Días. Koszt tej inwestycji to zaledwie 70 milionów euro. PlayGiga to nowy gracz na rynku. Firma założona w 2013 roku tworzyła platformę chmurową dla innych producentów. Rozwiązania te nie odniosły większego sukcesu, więc zaniechano dalszego rozwoju. Ale w tym miejscu pojawił się Facebook, który rozwija swoją sekcję gaming. Od ubiegłego roku znajduje się ona na stałe po lewej stronie naszej tablicy. Ma ona być konkurencją dla Twitch Prime. Oprócz tego firma cały czas rozwija Instant Games, gry dostępne po kilku sekundach od uruchomienia. Firma posiada także dział odpowiedzialny za Google, czyli Oculus. Zachowanie giganta nie dziwi, bowiem według jego danych w rzeczy związane z grami miesięcznie angażuje się 700 milionów użytkowników serwisu. A teraz czas na krótkie informacje i taniejący abonament Apple Arcade, oczywiście pod warunkiem, że zakupicie 12-miesięczną subskrypcję, wtedy zapłacicie za to 249,99 zł, podczas gdy w Ameryce jest to zaledwie $50. A skoro jesteśmy przy smartfonach, to powiedzmy sobie o Samsungu Galaxy Fold, którego druga edycja wyciekła do sieci i widzimy, że ma być ona zginana podobnie jak Motorola Razr. Rozwój sieci 5G w Polsce będzie szybszy, podniesiono normy promieniowania elektromagnetycznego, które mogą obowiązywać w naszym kraju do poziomu z Unii Europejskiej. A w Dubaju powstał największy na świecie budynek oparty o technikę druku 3D. Ma on ponad 7000 m2, a jego wybudowanie zajęło zaledwie 2 tygodnie. Buty dla graczy to nie żart, a oferta Pumy za $160, czyli za około 420 zł, dostajemy tak naprawdę zmodyfikowane skarpety, które pozwalają teoretycznie na wychodzenie w każdych warunkach, ale czy pomagają w graniu? No nie, i nie mają też LEDów, więc nie wiem, czy są takie super gamingowe. A kończąc temat gier i w zasadzie nawet nie mówiąc koniecznie o grach, a o samym VR-ze, Biedronka szkoli swoich pracowników w VR-ze, chociażby po to, aby mogli nauczyć się pieczenia bez rzeczywiście wykorzystywania bułek i piekarników, a po prostu uczenia się samej infrastruktury za pomocą gogli i odpowiedniej aplikacji. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, no i Nowego Roku życzę Wam dużo energii, abyście w ten nowy rok weszli z przytupem, a żeby święta były spokojne, smaczne, a prezenty pod choinką, także te technologiczne, całkiem udane. To wszystko w tym odcinku Wideo Newsa. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!